Tak, tu jest gruby kot. A co ty chcesz? No co ty, pumpusiu, chcesz? Tu jest grande punto. 1416V. No i tak zapewne wielu właścicieli wie, ułamią się zaczepy tego pięknego skrzynki od filtra. Ty, gruby, pan tu kręci, spadaj. No i proszę państwa, przepraszamy za usterki. Łamią się te zaczepy. No więc tu przychodzi, tak krecio może być, moje rozwiązanie. Więc spróbujmy to zamontować. Tu sobie to montujemy w te dziurki. Jedną ręką to se można. Ała. Tak, teraz siadło. No i co? Tu chyba będę musiał jednak użyć nakrętek tych, które się nie odkręcają, a nie takich ładnych, nierdzewnych. No i co? Tak to wygląda. Trzyma się to ładnie. Tu są z boku dwa takie, które uniemożliwiają jakby tam takie wibrowanie na boki. Przynajmniej tak teoretycznie. Tu zrobiłem otwory, które prawdopodobnie będę tutaj po prostu wkręty do drewna. Tak, aby dokładnie ta płyta siedziała na tym filtrze, chociaż ona się tu opiera o ten randzik z jednej strony, z drugiej strony tutaj to bardzo mocno siedzi w tych mocowaniach pokrywy od filtra powietrza. No i co? No, nie wiem, czy będę to przykręcał. Na razie testuję, czy się to będzie nadawać. W każdym bądź razie filtr, to znaczy ta obudowa siedzi bardzo dobrze. No i tyle. To jest wersja, jest pierwsza wersja. Tu trzeba było trochę poprawek zrobić. Coś w jedną stronę milimetr, drugie coś pół milimetra przesunąć, ale następna wersja będzie już dobra. To jest 2-milimetrowa blacha nierdzewna, ale tak bym sugerował albo 2-milimetrowe aluminium, albo 1,5-milimetrową nierdzewkę. Chociaż nierdzewka chyba będzie dobra, lepsza, ponieważ aluminium może się utleniać. Wiadomo, jest temperatura, wilgoć. No także, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda.